Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić grę pod tytułem Aleksander. Jest to kolejna gra typu RTS w klimatach starożytnych, a już jedna z ostatnich. Autorzy gry inspirowali się filmem Aleksander z 2004 roku. No, dla wielu dość nużący film, mnie się osobiście podobał. Gra jest również z 2004 roku, więc dość archaiczna. Niestety niedostępna na żadnej z platform, ona jest płatna, znaczy była płatna w wersji pudełkowej do kupienia. Nie ma jej na żadnej z platform, ani na Steamie, ani na GOG, w związku z czym mogą być problemy z nabyciem tej gry w sposób legalny na obecną chwilę. Próbowałem wyszukać, nigdzie nic nie znalazłem. Jeśli chodzi o tryb multiplayer, zdaje się, że kiedyś grałem, więc prawdopodobnie byłoby to możliwe. Sprawdzałem na liście wspieranych gier przez Game Ranger. Znajduje się Aleksander, w związku z czym prawdopodobnie przez Game Ranger, gdyby komuś się bardzo podobały klimaty wojen macedońsko- czy grecko-perskich, to jak najbardziej grę polecam. Tym bardziej dla miłośników gier typu serii Kozacy, producenta GSC Game World, ukraińskiej firmy, ponieważ w zasadzie producenci Aleksandra byli odpowiedzialni również za Kozaków, w związku z czym są tu bardzo duże podobieństwa, zwłaszcza do jedynki Kozaków. W zasadzie są tu tylko w dużym stopniu podmienione tekstury, ale już przechodząc do rozgrywki, jest tutaj dostępny też tryb kampanii dla jednego gracza, ale zagramy po prostu w zwykłą potyczkę. Map jest tutaj stosunkowo niestety mało i edytora zdaje się, że nie ma. Choć nie wnikałem w tym w wypadku tej gry jakoś bardzo, a prawie na pewno żadnego edytora nie ma. Zresztą wybierzemy sobie jakąś byle jaką, niech będzie ta. Niestety brak wyboru map jest tutaj dużym problemem. Wybiorę przeciwników na poziomie trudnym. Jeden będzie ze mną, dwóch będzie przeciwko, żeby było uczciwie i żebym nie przegrał przypadkiem. Nie o to tu chodzi przecież. Wybiorę sobie Macedonię, sojusznikiem będzie Egipt. W końcu Egipt czcił Aleksandra za wyzwolenie spod władzy perskiej. No ale co z tego, że spod władzy perskiej, jak tam będą teraz rządzili Grecy, Macedończycy. Później przecież po śmierci Aleksandra Ptolemeusz, który w filmie Aleksander jest narratorem, opowiada o życiu Aleksandra, a przeciwnikiem drugim będą Indie, więc od razu zobaczymy, jak wyglądają te wszystkie państwa dostępne w tej grze. No, opcji tutaj wyboru też wielkich nie ma, najwyżej można wybrać sobie tak albo nie, ja jestem na tak, za mgłą wojny, żeby trochę tajemnicy było, skąd wróg naciera, więc tak tutaj opcje są dość ubogie. No, ale to by było na tyle. Potwierdzamy. Rozgrywka powinna być stosunkowo krótka. Tutaj na pewno dużym plusem, jak to w grach tego typu. Gra się już włączyła. Jak to wygląda? Mamy taki ratusz, centrum dowodzenia. Naciskamy, wybieramy tutaj na ludka, żeby się osadnicy robili w liczbie nieskończonej. Teraz musimy wybudować tutaj w tym miejscu młyn po naciśnięciu, po wybraniu osadników. Niech się tutaj wybuduje. I od razu budujemy kolejne centrum, taki ratusz, town center to się nazywa, no to taki ratusz. Budujemy, żeby już mieć większą liczbę osadników. Tutaj młyn, żeby pozyskiwać żywność, potrzebną właśnie do pozyskiwania tych ludzi. Mamy takie surowce jak żywność, drewno, kamień, żelazo i złoto, czyli coś to mówi, coś znajomego. Jest to wzięte z Kozaków, no bo ten sam producent, a więc rozwiązania te same, tylko tekstury trochę pozmieniane. Nie mamy węgla, dlatego że no, węgiel tu jest niepotrzebny, skoro jest to starożytność, więc broni palnej tu nie ma. I tak, tutaj też naciskamy nieograniczoną ilość osadników. No i teraz tak, w nawiasach widzimy, ilu ludzi przy czym pracuje i widzimy, że nikt nie pracuje przy zbieraniu kamienia. Kamień jest tu potrzebny. Trzeba wybudować jeszcze tak przynajmniej trzeci ratusz. Tego teraz nie wybudujemy. A sojusznik oszukuje, tak jak i przeciwnik. Mają już taką ilość surowców,
że mogą wybudować sobie od razu trzy ratusze i do tego koszary. No to jest trochę śmiechowarte. My takich surowców nie mamy na start, więc to jest tutaj dla nas utrudnione. To bardzo. I trzeba czekać na większe zasoby. No przyspieszyć się tutaj gry nie da, więc trzeba ten początek przeczekać jakoś. Patrzymy, czego potrzeba nam do wybudowania koszar. Widzimy, że trochę drewna i trochę kamienia. Trzeba to tak wyrównać. Wybierzemy tutaj od razu prawie wszystkich myszy, żeby tutaj był ten punkt. Nie do żywności proszę, tylko do kamienia. Tak, do kamienia. Żywności na razie nie potrzeba. Sojuszczyk już ma wojsko. No my mieć wojska po prostu nie możemy na tym etapie. Trochę mają przewagi. Ratusza nie zbudujemy trzeciego, ponieważ nie mamy złota. A do wybudowania, do pozyskiwania złota trzeba wybudować kopalnię złota. Ona jest tutaj, tutaj z kolei i tutaj złota. A tu mamy trzy miedzi kopalnie. No to samo co na tej samej zasadzie, nawet tekstura tej kopalni jest taka jak w kosakach. Tutaj się już z tą kopalnią to się w ogóle nie wysili. I działa na tej samej zasadzie, ale to najpierw trzeba wybudować, a na to nie ma teraz czasu. No już widzimy, że sojusznik wysłał wojsko, można domyśleć się, że zgadywać dużą dozą prawdopodobieństwa, że przeciwnik też już wysłał wojsko jakieś. A my nie możemy wysłać. Więc wrogowie są tu i tu, więc tutaj pewnie są jakieś góry, więc zaryzykuję stwierdzenie, że warto tu by wybudować koszary. Albo tu gdzieś. No niech się tu wybudują, byle już budować to. Idźcie budować, dziady. No i się robi taki tuman kurzu i mało co widać wtedy. No ma większy potencjał, ma więcej tych centrów budynków głównych, więc może więcej pozyskiwać teraz ostatników. Nieładnie. O, wysłał ich wszystkich, nie wiadomo gdzie. My dopiero za moment będziemy mieli koszary. No i wtedy trzeba zebrać po prostu na kolejny centrum. No i tutaj klikamy na tego pana i na tego. Od razu jest nieskończoność. Wybrałem to i to, ponieważ będzie na przemian się raz ten, raz ten. No i niech tak będzie. I ja się już wychodzą na potęgę tak długo, aż się surowce nie wyczerpią, a oby się nie wyczerpały. Trzeba tu znaleźć jakieś większe... jakiś większy las. No to co to jest tutaj? Nie satysfakcjonuje. W zasadzie... No tak, 1800 to jeszcze daleka droga. Trzeba wybudować już na zapas te kopalnie złota w tym miejscu. Pierwsi żołnierze tu się spotkali. No niebieski już widać wygra, ma już nawet te lepsze wojska swoje specjalne. Nie wiadomo jak to możliwe. To jest w końcu tylko normalny poziom trudności. Już ma tych dobrych, ale zginęli. Miał tylko kilku tych lepszych wojowników, ale miał. Pomarańczowy tu przegra. Tu już wybudował sobie. No nie wiadomo dlaczego w tym miejscu magazyn. To jest trochę interesujące, bo oni z kopalni nie zanoszą do magazynu. Ta kopalnia jest takim jakby magazynem też od razu pod ten surowiec. Nie wychodzą z tego. Kto wejdzie, już stamtąd nie wyjdzie. No chyba, że od razu do kostnicy w cudzysłowie. Patrzymy, no jest tak trochę mało do drewna. Te drzewa odrastają, więc one tam... Tych drzew jest... W zasadzie wszystkich surowców tu jest nieskończoność tak naprawdę. No jak to w kozakach było, tak samo. Czekamy, patrzymy, no brakuje... Brakuje wszystkiego. I tak, w kopalni może pracować maksymalnie 5 ludzi, to jak w kozakach. Można to ulepszyć tak jak w kozakach i wówczas więcej wysłać ludzi do kopalni, bo jednak tych... Kopalni złota jest jakaś limitowana ilość. No stosunkowo dużo ich jest, bo tutaj widzimy jedno, drugie, trzecie i my mamy czwarte i to dość blisko siebie.
Więc nawet nie trzeba by było ulepszać przez jakiś tam czas, bo można sobie zbudować drugą kopalnię, widzimy jak tanie, 80 drewna, 80 kamienia, to już nawet teraz budujemy, a ulepszenie to już jest 800 złota i 1000 kamienia, więc bez porównania. Nie za wiele widać w tym tumanie kurzu. Nie zawsze jest taki tuman kurzu. Czasami widać te walki. Rozdzielczości nie mam najlepszej, ponieważ te jednostki byłyby wtedy bardzo, bardzo małe. I tu przystań budował tak daleko od wody. Można nawet, to może byłoby lepsze, przybliżyć bardziej. Tak naprawdę ta rozdzielczość jeszcze bardziej zmniejszyć, zestarzeć się, że tak powiem, tę rozdzielczość. I wówczas można by było widzieć te walki, nie są bardziej dokładnie, one aż tak straszliwie sztuczne nie są, po prostu. Po prostu zbyt daleko są te jednostki od siebie, żeby widzieć konkretnie te walki. Normalnie to aż tak tragicznie nie wygląda w rzeczywistości. No teraz patrzymy, czy możemy już raptusz kolejny i możemy, więc łapiemy te jednostki. I gdzieś wybudujmy sobie, no nie wiadomo, obojętnie gdzie. Może i tutaj. Żeby od razu blisko było do drewna. Może do żywności ktoś pójść, bo już tej żywności jest dość mało. Zwłaszcza, że wkrótce, no mam taką nadzieję, koszary kolejne powstaną. No i wówczas będzie problem z żywnością, skoro teraz to tak średnio idzie. Do żywności, panowie. No nas nie atakował nikt na razie. Widzimy, mamy 75 ludzi, można taki oddział stworzyć, on jest trochę wtedy skuteczniejszy. Trzeba mieć albo 36, albo 64, albo 100 ludzi koło siebie, tego samego rodzaju. Więc łapiemy tutaj, naciskamy na to, z tych zaznaczonych pracarzy i tych pałkarzy. Naciskamy na nich, możemy właśnie oddział tutaj w tym miejscu stworzyć 64-osobowy, tak samo z procarzami. No i wówczas tutaj się zbierają takie morale, jak one urosną, to ten atak z 8 wzrośnie na 9. No niby nie dużo, ale w przypadku tych domyślnych startowych jednostek wzrost o 1 z 8 na 9 to jest aż 12,5% skuteczności, więc może to czasami przeważyć o zwycięstwie naszej armii. Więc tworzymy oddziały, zresztą łatwiej się nimi dowodzi, bo naciskamy po prostu tu myszką, mamy od razu cały oddział zaznaczony, a tutaj jak zaznaczymy to tylko jednego człowieka. Można oczywiście rozwiązać ten oddział w tym miejscu, a tutaj uzupełnić straty. Tak, mamy tu reinforce the formation, no ale nie ma kogo tu, czym tutaj wspierać, no bo nikt nie zginął. No i budujemy kolejne koszary. Tak jak mówiłem, trzeba tych koszar też zrobić trochę więcej. Im więcej, tym lepiej, wiadomo. Na tym polega gra FTS-a, że jeśli mam większą przewagę ekonomiczną, no to możemy pozwolić sobie na więcej koszar. A jak możemy pozwolić sobie na więcej koszar, to możemy rekrutować więcej żołnierzy, no i wiadomo, przytłoczyć przeciwnika armią swoją. Na tym tutaj to polega przecież, więc trzeba budować. Można zrobić kopalnię tego żelaza, ale to głównie tylko po to, żeby sojusznik nasz drogi, bezstrzelny, tak naprawdę nam tego nie podebrał. Jak tu postawi, zbuduje kopalnię, no to my już jej nie odzyskamy. Bo musiałby mu przeciwnik zniszczyć, więc po prostu sobie to przywłaszczymy sobie te kopalnie dookoła. No i już jest bezpiecznie. Z sojusznikiem to jest taka gra właśnie. No już ma tutaj więcej tych budynków, ma świątynię. My możemy akademię zbudować, to jest bardzo ważny budynek, więc go od razu robimy. No nie będzie w tym miejscu. Bardzo ważny budynek, ponieważ dzięki niemu można dokonywać przełomowych odkryć technologicznych i po prostu mieć przewagę. No przede wszystkim tam jest to ważne, produkcyjną. No jest zupełnie jak w kozakach.
Mamy kolejny budynek, więc też tak robimy to i to. Zresztą można by ulepszyć ich atak o plus 1 i im atak o plus 1. Później można na przykład obronę o plus 1 zwiększyć. A później będzie na drugi poziom, na trzeci, czwarty, piąty. Ale na razie niech się zrobi na pierwszym. Ci osadnicy sami idą do pracy gdzieś, najpewniej do zboża, bo tu chyba, nie wiem, najłatwiej jest dla nich, skoro do kamieniołomu nie chcą, to idą na pole, jak są bezczynni sami, więc nie trzeba nawet tego pilnować, tak naprawdę. No do kamienia może, bo trochę mało ich jest. Tu możemy bohatera zejść, Ptolemeusza pierwszego, później Sotera Mądrego, czyli Diadocha, generała Aleksandra Wielkiego, który przejmie władzę w Egipcie i będzie tam rządziła dynastia aż do Kleopatry VII z tej dynastii. Pierwsza i ostatnia z tej dynastii, która znała język egipski. Wszyscy oni to znali grecki. To też taka sytuacja. No i teraz robią się ci żołnierze. O, ktoś nas atakuje w końcu. Nie wiadomo kto to, bo te pierwsze trzy jednostki to mają wszyscy startowo. Bo te trzy następne jednostki to są dedykowane pod jakąś cywilizację. No my mamy właśnie takie, Persowie mają swoje. Ale oni na przykład mają cztery jednostki, z czego dwie to są łucznicy. No te Persowie to tacy zawsze. Walczący na dystans w dużym stopniu, nie tylko. Został zjedzony. Ponieśliśmy tu wielką stratę jednego pałkarza, więc naciskamy tu plusik i zaraz ktoś przybiegnie z nich, zobaczmy. O, i ten tutaj przyleciał. No to dwóch przyleciało. Myślałem, że jeden zginął. No to nieważne. Tutaj jeszcze buduję tę akademię, męczy ją. To proszę tutaj posiłki mu wysłać. Proszę zbudować to dzisiaj. Proszę zbudować to dzisiaj. A ci osadnicy niech się robią i robią i robią. I jeszcze raz robią. Tego potrzeba po prostu bardzo, bardzo dużo. Tu jest kolejny, oni się już tutaj w tym kamieniołomie nie mieszczą, to idą teraz tutaj, więc pomożemy im, zbudujemy po prostu tam magazyn. No już jest to zbudowane. Teraz można zbudować kuźnię, która znajduje się w tym miejscu. No niech tutaj sobie powstanie. No i teraz tutaj klikamy w to miejsce i tu mamy wzrost o 20% produktywności. Produkcji jakiegoś surowca, tych trzech surowców pierwszych, najważniejszych, czy nie w kopalni, a tutaj o 30%, i to jest często tańsze, więc zaznaczymy od razu o 30%, później wrócimy po ten pierwszy poziom, bo nie trzeba odkryć pierwszego poziomu, żeby zbadać drugi, taka dziwna sprawa, więc tutaj te, to są do produkcji, a tutaj do, dla wpływu, szybkość na przykład, rekrutacji kawalerii, zwiększona siła murów. Tutaj zwiększona siła leczenia jednostek przez kapłana 10% i tutaj jakieś dla maszyn oblężniczych. I tutaj zwiększona siła obrony budynków. Tutaj więcej mieszczą domy osadników, czyli zwiększamy ten limit tutaj. Ale mamy 1250, dopiero połowę miejsc zapełniliśmy, więc jeszcze jest dużo, dużo miejsca. I teraz można wybudować kolejne koszary, no o to tu przecież chodzi. A niech sobie tutaj powstaną, no i teraz robi się ciasno, więc teraz panowie przesuwamy się w to miejsce. Można rozwiązać ten oddział, tak jak mówiłem, tu krzyżykiem i naciskamy setkę od razu, a co tam. Czyli największy oddział, no w kozakach przynajmniej w trójce. Można ten oddział zrobić dużo większy, jednak 400 żołnierzy. Tutaj operujemy setkami. A tam 400. Gra jest starsza, więc też tak to wygląda, zresztą i tak imponująco dużą armię można tutaj skleić. No nie ma limitu tak naprawdę. Każdy następny budynek tego samego typu, poza kopalnią, na przykład ten town center, widzimy teraz jaki jest drogi, każdy następny tym jest droższy, więc jak stracimy później na przykład 10 town center albo 15 koszary, no to trochę to boli. Odzyskanie tych strat może być, no czasami może i nawet niemożliwe, jak już sobie nie radzimy ekonomicznie. I teraz patrzymy tutaj prawie wszystkie myszy, naciśniemy, gdzieś tam drzwiczki pojawią. Tutaj się pojawiły, tutaj nie, czyli tutaj brakuje miejsc, ludzi do pracy. Teraz patrzymy, czego jest dużo drwali, więc tutaj klikamy prawie wszystkie myszy, tutaj prawie wszystkie myszy i niech idą do kamieniołomu, zostali ukarani. Woleliby być drwalami z całą pewnością. Klikamy na kopalnię, tutaj zwiększymy o 3
Jak mamy plus 3. Kosztowne to, ale może się kiedyś zwróci. No ma, niestety nie fajnie to wygląda, bo sojusznik sobie z nim radzi. Nie zdążymy się zabawić nawet. My już tu mamy, tak jak widać, dość ładny oddział. O, atakuje nas wielką armią. Ale może zwiększymy teraz. No znowu ataka, co tam. Niedługo będziemy już... Zrobiliśmy później, więc mamy dostęp do tych specjalnych jednostek, ale na razie nie ruszamy. Jeszcze niech się te prymitywy pobiją, a później zmienimy te jednostki na dużo, dużo lepsze. Ten jakiś dziwak. Jakiś kapłon, drugi kapłon dostał. I tak jednostki tylko i wyłącznie, ale tak samo jak w kozakach, miotające, walczące na dystans, mogą zniszczyć budynek. Jakikolwiek budynek, mur, wieże, kopalnie. Natomiast jednostka walcząca wręcz nie może ani przejąć, ani zniszczyć. Tak? To tylko jednostki miotające wysyłamy, ewentualnie maszyny obleżnicze. No i wtedy to działa. Można wybudować już rynek, na przykład też powinien, znaczy powinien, może powstać on. Aż tak pilny, obowiązkowy nie jest. Tylko do wymiany surowców, wiadomo, nie można tam zrobić wózków handlowych jakichś, żeby tam handlować z innym rynkiem sojusznika, na przykład jak w Age of Empires, to nie działa, więc ale możemy już w zasadzie, no jeszcze nie, jeszcze niech się chwilę robią, ponieważ potrzebujemy mieć więcej surowców, no, mało tego tu jest. Tutaj jest miejsce na jeszcze jednego pana. No przy drewnie pracuje wielu ludzi. Tu można wysłać. Tu do kopalni złota można wysłać, tu już nie. A i tutaj urosło, więc można kolejnych trzech ludzi wysłać. No i teraz zwiększamy już na potęgę, gdzie się tylko da. Tu się skleili ze sobą, to tak naprawdę. Teraz karta pułapka, wyciągamy więcej żołnierzy. No, na razie sobie nie radzi. Szanse wyrównane. No i tutaj widzimy w nawiasach halls. 3, 3, 2, 2. Więc my mamy po 3, a wrogowie mają po 2 tylko. Te town centers, które trzeba zniszczyć, bo jak je zniszczymy, to wygrywamy grę. Takie są warunki tu zwycięstwa. Przynajmniej ustawione, jakieś tam inne można jeszcze wybrać. No ale to po co? Gramy na town centers. Tak, bronimy wszystkich tych budynków głównych, więc nie walczymy do ostatniego żołnierza. Prawie setka jest. O, już jest setka. Klikamy. Sklejony oddział, więc mamy tu już no 700 żołnierzy, jak nic. 800 nawet. Czterech tych trzech. 800. Bardzo dużo. Oni nawet sobie z taką elitarną jednostką poradzą, bo po prostu jest ich dużo. Karnie do kopalni wysyłamy. No, wszędzie poszli. Robię tu kolejne ulepszenie. No, można tylko jedno naraz zrobić. Tu jest sojusznik. Już myślałem, że od tyłu atakują nas. No jednak nie. Tutaj coś nas atakuje jednak od tyłu. I szybko wycofujemy ludzi, bo on nam zaraz budynek kopalni zniszczy. Uciekaj! O, dostał. Po łypie. Można zrobić wieżę na przykład w takim miejscu. O, tutaj są dwie kolejne kopalnie. Postawimy tu wieżę. No zjadło go. O, dostał tutaj w tym miejscu pałą w łeb. Leżeć. No i teraz tak jak w kozakach, nie możemy zbudować przez jakiś czas budynku, tak? Czy możemy? A nie, możemy od razu. W kozakach by trzeba było czekać. No to nie, to jednak wracać do budowy kopalni. Tu się prawie zrobiło, więc trzeba pilnować. Tu jakiś kapłon idzie. Widać tę łysą pałkę. A pod koniec jeszcze zmienię rozdzielczość i pokażę po prostu jak to wygląda przy... O, on ma tych tarczowników, to właśnie tych tutaj. No nie są jacyś świetni, będą zaraz lecieć na wszystkie strony, proszę bardzo. Od tych z pałami. Wyrzuceni. Więc oni nie są tacy słabi, jak jest taka masówka.
Nec Hercules kontra Flores, jak to się mówi, więc tutaj to się sprawdza. Pełno jest tych kopalń tutaj złota. Mnóstwo. No nawet nie trzeba ich ulepszać, bo wiadomo, w głąb osady jest bezpieczniej. Teraz wybieramy, patrzymy, czego tak nie ma. Nie ma za bardzo kamienia. To niech i będzie kamień. Można tego ptalemusza zrobić, ale zastanawiam się, czy jest sens z tego powodu prostego, że można by zrobić trochę później Aleksandra Wielkiego. Tylko trzeba zrobić właśnie stajnię, bo on w stajni się znajduje. No tu można by wybudować świątynię. Niech sobie tutaj powstanie, co tam. No i można zrobić już te stajnie. Diplomatic Center, no tylko jeden można wybudować, to niech i tu powstanie. Tych najemników, żeby rekrutować. Oni się bardzo szybko robią, są drodzy, złoto kosztują, ale nie utrzymanie. Utrzymywać trzeba złotem. Jakieś kilku procent nam poszło, nie wiadomo po co, na śmierć. Można, znaczy w kozakach utrzymujemy za złoto najemników i jeśli nie mamy złota na zero, to nie giną, nie odchodzą, tylko się buntują i walczą z nami jako wróg. Tutaj tego nie uświadczymy, a więc bez obaw można tych najemników sobie ewentualnie zrobić, jak mamy bardzo dużo złota. Ta gra jest po prostu taka, taka bardziej uproszczona wersja kozaków, no w innych klimatach, jak kto woli. Można nazwać takim modem do kozaków tę grę. Oczywiście żadnym modem to nigdy nie było. Słonia ścigają, to już go zostawcie może. Wybudowali, o już chcieli pójść sobie do pracy gdzieś. Te kopalnie są ulepszone, ta nie jest. Ta też nie jest. Ten będzie to wieki budował, tak wieża też ma trochę więcej punktów zdrowia. Są stajnie już. Kolejny co, nie zrobimy, bo nie mam kamienia właśnie. Jest drogie. To jest dom, taki większy, tu jest taki mniejszy dom. I zwiększa nam limit osadników. Jak widzimy, jeszcze tych osadników, jakieś tam miejsce na nich mamy, ale w zasadzie kończy się to. Można by wybudować takie duże domki. A co tam niech będą. No i proszę bardzo, będzie jakiś czas spokój. Tutaj możemy ulepszyć w tej kuźni te nasze jednostki, albo że są tańsze, albo że się szybciej rekrutują. No zrobimy najpierw, że są trochę tańsze. Dużo żelaza kosztuje jednorazowo. Coś tutaj ktoś krzyknął. Bio się, tylko nie wiadomo gdzie. A tutaj! Bije nam osadników, świnia. Ten słoń. Terrorysta. No, zabija ich. Precz. Świr. Dałam go zdzielić. No, taranuje ich wszystkich. Chore, wszystkich zabił. Teraz zginął. Zdech. No, ten już ma armię. Ma jakiś już pikinierów. Idą, jaka elita. Można było przybliżyć teraz, tylko właśnie przybliżyć w jeden sposób, zmienić rozdzielczość. Nie, to można zrobić Aleksandra i niech on się pojawi. Tak, nieskończoność. To nie będzie nieskończoność, tylko jeden. Tylko tu wszystko operuje nieskończonością. Jak zginie, to się nowy pojawi po prostu. Ty nam nic nie zrobi wielkiego, bo nie ma jednostek miotających. Poradzą sobie i to bez problemu. My już możemy ulepszać naszą... Znaczy jego... Gdzie to jest to? Tych włóczników nie będzie robić. Tylko te standardowe jednostki. Czyli hipospis i peltastów. Pomarańczowie sobie radzi. Egipcjanie to nie są takie cieniosy. Jakby się mogło historycznie wydawać. Tutaj idzie, ale czy do nas, czy do wroga? No mam podejrzenia, że do nas jednak. Zobaczy tych osadników i się... No właśnie, idzie nam na kopalnię. Panowie, wychodzimy znowu. I co, i tutaj też ma być wieża, tak?
Świr. Ale czy zdąży 20% zniszczone? On pewnie będzie niszczył, mimo że będzie dostał pop w plecy. No właśnie. Uparł się na te kopalnie, no i on zniszczył. 1000. Powstrzymam się od pewnych inwektyw, które się nasuwają. No chwilę jednak nie można budować. Malutką chwilę. No już taka armia. To też jest ta karta pułapka. Tych żołnierzy jest tu więcej, dużo więcej. Tylko się sklejają niestety. Nie można jeszcze więcej skleić oddziałów. I tak właśnie się staje teraz. Ha. Bardzo dużo ich jest teraz. Tu jeszcze jest trochę. Jest Aleksander, będzie taki. Taka piękna, piękne promienie na niego padały słoneczne. Się cieszą, od razu maczugami merdają. No i ulepszamy ponownie te jednostki. A co tam? No i można tutaj też ulepszyć żywność, a w kuźni... A w kuźni nic, bo nie stać nas. Patrzymy, gdzie tutaj ulepszona była kopalnia złota. Ta? Tak, ta była ulepszona, więc można 3 ludzi wysłać i tutaj na dole też. Tu jest wieża wybudowana, można by do kopalni żelaza. No widzimy, mamy... Oj, coś mi się tu nie podoba. To są skauci, czyli zwiadowcy, ale oni nie mają. Zwiadowcy nie mają tutaj... O, coś strzeliło w nich. Zabija od razu na strzała, proszę bardzo, jak pięknie. A to jest pierwszy poziom, można leczyć. Zwiększyć ilość łuczników. Kapłon dostaje po głowie włóczem, o tu jest katapulta. Bezobsługowa, jak widzimy. To są takie czasy zaawansowane. Wbrew temu, co się myśli, tutaj katapulta strzela. Już nie postrzela. Bez pomocy obsługi zielonej. No i wysłał tutaj pomarańczowych jakiś ochłapy. No my moglibyśmy go zniszczyć, bo to się jednak widać jest za łatwe z sojusznikiem, twardzielem grać, który jest na średnim poziomie trudności de facto. A w tego nie trafia po prostu dureń w kapłana. Ale oni już trafią. Padł na kolana. Może nawet nie na kolana, na twarz. No i teraz ulepszamy tutaj, żeby oni byli tańsi, zanim ich zaczniemy w ogóle robić. No i teraz tak, żywność wymieniamy, bo mamy tylko 77 tysięcy. To nie jest wcale dużo, tutaj się operuje setkami tysięcy, czy nawet milionami. No mamy już przekroczony limit ludzi, więc, bo tutaj nie zbudowali tego domu, poszli do roboty sobie innej. Proszę budować. Więc no tutaj ulepszam drewno, wydobycie. No i można wymienić teraz tak, wybieramy, co chcemy dać, żywność, chcemy otrzymać, no złoto. No i teraz operujemy tutaj dziesiątkiem tysięcy, od razu klikamy na raz. 10 tysięcy dostajemy, oddajemy 10 tysięcy żywności, a dostajemy nędzne 195 zł. Boli. Więc zostało na 26 tysięcy. Jak widzimy, drewno jest bardziej wartościowe, ale cena spadnie po pierwszej wymianie. No już jest 960, 850, 801. Kamień, tak samo. A kamienia mam mało, no to nawet szkoda ruszać. Mamy tylko 7 tysięcy złota, więc bez szału. Dobra, inwestujemy po prostu w te kopalnie i już. Rozwijamy wszystko jak leci. Kopalnie żelaza też trzeba ulepszyć, bo będą teraz te nowe jednostki wymagały żelazo. A niestety już ten sobie poradził z nim. On już nie ma wojsk. Nigdzie. W tym Diplomatic Center możemy wojowników z jakimiś sikierami wynająć za 20 zł, 20 zł jednego, ale słabiutki. Tutaj możemy z cytyjskich lekkich kawalerzystów, z cytyjskich ciężkich kawalerzystów też złoto kosztują. No i łuczników za 15 zł, czyli jeszcze słabsi niż ten top sikier. Oni są słabi, tylko bardzo szybko się rekrutują, zresztą można zobaczyć. Dużo z cytyjskich jednostek, aż dwie. Każdy ma swoich najemników. No, scytyjscy, bo jednak z Grekami czy Macedończykami mieli kontakty. Z Macedonią tym bardziej, ale nawet
przecież z Grekami. Rzekomo Demostenes, wielki mówca ateński, przecież miał mieć przodka Scytę i to był ojciec od strony matki, zdaje się? Chyba tak. Czyli dziadek jego od strony matki. O nie! Tutaj też przyszli. Precz! Oskarżał Aeschines go to, że... Jaki tam z niego Ateńczyk, jak to krew scytyjska. Gincie! Precz! Ten dostał po łupie, ten wyżej zaraz zostanie. Aleksander ze swoją barbarzyńską armią za moment ruszy. Ulepszamy ich tego nie. No tam też to się za długo robi, to nie ma czasu. I tu można coś zrobić. Nic. Ha, zwiększyć to ilość miejsc w domach, żeby limit osiągnąć wyższy, bo... No i tak można tu kawalerię też już robić. Zrobimy tych katafraktów, ale ulepszymy jeszcze. No i tutaj można przyspieszyć rekrutację jednostek. No widzimy, nie mamy złota, ale przecież kopalnie się ulepszyły, więc wysyłamy do kopalni na potęgę. O nie, świnia. Aleksandrze, dawaj strzały. Tutaj on zdobywa takie doświadczenie i można mu tutaj poprawić. Wyczyści nam trochę osadników, ale co tam? Niech sobie wyczyści. Bronić się! Dawać ich tam łapami. Pluc. No, może i dobrze. Mamy tych ludzi za dużo. No tu niestety sobie radzi. Ominął naszą wieżę wspaniałą. No, postawił dużo wieżę i tyle. Można ich wysłać, a to tylko dlatego, to cofniemy już te rekrutacje całą. Rekrutujemy już tych panów. No i tu później przyspieszamy czas rekrutacji też tych peltastów. Tutaj już nas na to nie stać. 47 pracuje przy kopalni złota. No szału nie ma, jakby setka pracowała, to może jeszcze byłoby ok. No tak to niespecjalnie ok. Bieda. No i dobrze, już niech się ta elita rekrutuje, a my pozbędziemy się tych dziadów. Ha, idzie wszystko. Czyli takie tam... O, z 1200 ludzi idzie jak nic. O, pardon. Chcę złapać ich, przepraszam. Dziękuję. Tu shiftem ich wyłączymy z oddziału, dziękuję. I tych też. No, idzie. Ponad 1200. 1000... Nie, z 1500 spokojnie idzie. Jak nie lepiej. Chmara, ogromna chmara wojsk. No niestety będzie zjedzony. Ten też już jest pożarty. Nie zdążymy zobaczyć tej wspaniałej elity nawet. O, to nie wszyscy nawet poszli. Ha. Szok. Zjadło go. Utopią się te słonie w tej armii. Skupmy się na jego wieżach. Zaginęły słonie. Tu ma wieżę, więc skupmy się na niej.
szybciej nam spadać do się wojsku niż rośnie. Możemy tą kawalerię zrekrutować, która jest oczywiście zbędna już całkowicie. Będzie ich trzeba wycofać, żeby zobaczyć jednak tą ciekawą armię. Oni się już nawet nie chcą bić. Skapitulowali. No ale trzeba ich cofnąć, no co? Zostawcie ich. Dajcie im jeszcze chwilę pożyć. Ale dobra, ale te wieże proszę zniszczyć, bo ona mi się nie podoba. Część poszła, w zasadzie większość wraca do walki. Giną na potęgę, wrócą słabe jednostki. No, wieża padła. No dobra, on już nic nie ma, trzeba wycofać, bo jeszcze ten świr tutaj, zwany sojusznikiem, idzie do niego. Niebieski już padł. No, on nie wysłał łuczników, a więc... ma tu jakichś dwóch, trzech. Więc nie można zniszczyć mu budynków. Będę tak powoli przychodzić sobie. No. No wy wracacie? Mieliście wracać. Panowie, proszę nie świrować. Precz! No idźcie sobie stąd. Delayed. Nie da się. Da się? Nie, nie da się. Nie można ich zabić. A może niech o nich tam zaszlachtają ci jeźdźcy. To głupie. Macie iść sobie precz. No nie działa, coś im odbiło. No zginą. No i dobrze, zwolni się miejsce dla tej elity tutaj. Jest setka, to można skleić setkę i z tych zrobić taki fajny oddział 4 czy 5 chyba chorążych. Proszę bardzo, już tu niektórzy są chorążymi, nawet chyba 6, no 6. 6 chorążych. No można teraz, tak jak powiedziałem, przybliżyć i zobaczyć sobie na przybliżeniu, jak wygląda ta elita. No. Zobaczmy, jak się bardzo zmieni rozdzielczość. No właśnie, tak to wygląda przy maksymalnym przybliżeniu, zmniejszeniu rozdzielczości. No, może nie wygląda to jakoś specjalnie ładnie, natomiast no, widać te jednostki wyraźnie. To jedyny sposób na przybliżenie. I teraz może spójrzmy, jak oni walczą na takim przybliżeniu. Przynajmniej te jednostki widać wyraźnie teraz. O, tutaj ich usunął chyba. O, nawet widać, jak wyciąga tę strzałę, to w miarę ładnie wygląda, jak na taką starą grę. O, tu jak padają teraz widać wyraźnie. Jak kopię ich tam. Byłoby to do zniesienia, gdyby nie to, że ta minimapa i te wszystkie znaczniki są teraz takie powiększone. No idzie tu bandyta już tą armią, no to człowiek nie zaszaleje. Chciwe to takie, że szok. Kawaleria, parę koni się zrobiło. A, już go tam chlastają. Słonik nic nie wie, co się dzieje. No i słonia nie ma. Więc tak to wygląda na przybliżeniu. Ja myślę, że zaraz to po prostu przywrócę. Chyba, że nie będzie sensu, bo tak naprawdę to już jest koniec. Tu żadnego tak naprawdę... żadnych statystyk nie będzie na koniec gry, więc nawet nie ma co grać do końca. Skoro widać, że wygrana, można równie dobrze wyjść. Natomiast ja bym się przyjrzał jednak, no ładnie ci łucznicy strzelają. Ładnie padają. Wygląda to wszystko w miarę realistycznie, tylko szkoda, że właśnie nie ma żadnego
jakiegoś remastera albo coś takiego, co by po prostu rozdzielczość graficznie to poprawiło po prostu. Ładnie to wygląda na taką starą grę. Znaczy starą, to chyba 2004 rok, to też już nie powinno dziwić. Bo to w 2004, to co my mamy? Za rok Black and White'a dwójkę, więc... Można już ładną grę zrobić graficznie w tych latach. Oszczepnicy. Oszczepnicy jako jednostka miotająca już mogą budynki niszczyć. A odwracać się ekranu też nie da. Ścigają tych łuczników, oni nie raczą biegać, ale zostali rozstrzelani w plecy tymi oszczepami. Ci peltaści są bardzo silni tutaj, no jest to jednak elita grecka, jeszcze nawet nie ulepszona na maks. Mogliby być lepsi. No tu będą zaspadać na korowale. Jeszcze mieczami ich od tyłu chlastają. No to jest koniec, nie ma co. Więc generalnie gra kiedyś się grało fajnie, no teraz nie wiem, z sentymentu włączyłem generalnie, no tutaj jest tak właśnie największy problem jak zawsze w tych grach starych, mnie to boli w Black and White tutaj, no jest brak tych wyboru map w potyczce, czy w ogóle brak potyczki w Black and White 2. Szkoda, bo wtedy regrywalność jest niska, no tutaj można raczej jak już to polecić zagrać w tą kampanię Aleksandra na przykład, jak ktoś lubi te... Aleksandra nie lubi specjalnie czytać książek, no to może po prostu sobie włączyć taką grę. Tylko z pozyskaniem będzie w sposób legalny trudność. Natomiast ja nic doradzić nie mogę, choć też przecież jak ktoś zakupi używaną płytę na jakimś portalu aukcyjnym, no to przecież producent też już na tym nic nie zarobi. Więc suma summarum, co byśmy nie zrobili legalnie, nielegalnie, producent nic na tym nie zyska. Bo nie chcę zarobić już na tym, po prostu. Ja pisałem do producenta, pytałem, to odpowiedział, że się nie da kupić nigdzie już. Czyli tutaj generalnie z piractwem się walczy przecież z tego powodu, że nie chcemy, aby producent ponosił strat, tak? Rzekomych strat, ponieważ zamiast kupić to ktoś ściągnął. No ale tutaj nie da się kupić po prostu tej gry. Ja całe szczęście mam takie stare wiekowe pudełko z grom i ku mojemu zdziwieniu jeszcze to działa. Ta płyta. Więc tak wygląda ta gra, no nie ma co tu już tego dłużyć. Przeciwnik to przegrał po prostu. Z Kretesem, jak widać. Dostał sromotny łomot. No a tu już armia się wielka klei, no i to w zasadzie już jest koniec. No może w trybie sieciowym jeszcze by to miało, bo działa oczywiście na Hamachi, miałoby to może jeszcze jakiś większy sens. No tutaj z komputerem dość prosto jest, więc już jest nawet koniec. No i więc ja grę generalnie, czy polecam, tak jak mówię, w trybie fabularnym już się trochę zestarzała, niewspierana, porzucona, no szkoda, bo jednak ciekawe klimaty. No i to by było na tyle. Cześć.